Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Terrarii, który nagrałem drugi raz. W tym poradniku opiszemy muszkiet, czyli jak dla mnie pierwszą broń palną, jaką zdobędziecie w Terrarii. Dobrze. Czym jest muszkiet, bronie palne w Terrarii i inne pytania za chwilkę wyjaśnię. Zapraszam. Dobrze, muszkiet jest bronią palną. No, jak sama nazwa mówi. Zresztą można łatwo się domyślić. Muszkiet zadaje 24 obrażenia, jest 11% na krytyk, na kryt, jest bardzo wolny i ma mały knockback. Oto testy. Trzymam cały czas myszkę. Dobrze. Jak pozyskać muszkiet? Muszkiet pozyskujemy, jeżeli mamy świat, to musimy na świecie pierwszy raz zniszczyć Shadow Orba. Jak mi się będzie chciało, to gdzieś tutaj obok, albo gdzieś tutaj wstawię Shadow Orba. Musimy go zniszczyć po prostu młotkiem i wtedy na 100% nam wypadnie muszkiet. Tylko nie rozwalcie tych Shadow Orbów za dużo, ponieważ jak to rozwalicie 3, będzie przywołany boss. Dobrze. I meteoryt spadnie, jak się rozwali Shadow Orb. Ale o Shadow Orbach w innym czasie. Jak pozyskacie amunicji? Ponieważ jak rozwalimy Shadow Orba, wyleci nam trochę amunicji. 40 może. W pewnym czasie powinien do was przyjść NPC. Tutaj gdzieś powinna być anotacja. Oto ten Arms Dealer, czyli Brimist u mnie. Klikamy na niego. I u niego można kupić na sam początek to. To jest słabsza broń palna, tego nie kupujcie, nie radzę wam w życiu tego kupywać. I radzę wam na początek kupywać musket ball. Dobra, to wszystko. Cześć.